Panie doktorze, podjął pan się no, wielkiego wyzwania, bo przez 2 lata istnienia Zachodniego Centrum Medycznego nie udawało się znaleźć ordynatora, nie udawało się uruchomić oddziału wewnętrznego. Od 1 lipca na wielkie wody wypływacie. No, jest to wyzwanie tym bardziej, że oddział rusza z niebytu. Jest inną rzeczą przejęcie oddziału, który już funkcjonuje, a inną rzeczą jest stworzenie od nowa. I chyba największą zasługą to jest praca tutaj pani oddziałowej, zorganizowanie całego oddziału. Dopiero moja praca będzie od 1 lipca, także tutaj póki co jeszcze nie mam żadnych zasług na tym polu. A jakie największe wyzwania przed panem, jak pan uważa, co jest takiego najtrudniejszego? Wyzwaniem było zorganizowanie zespołu lekarskiego. No, starosta powiatowy I kierownictwo powiatu starało się pozyskać ordynatora. To jest jedna wielka rzecz, a pozyskanie lekarzy, zespołu lekarskiego to już jest druga wielka rzecz. Udało się, są chętne osoby, młode osoby, lekarki, dobrze wykształcone ze Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze zdecydowały się kontynuować pracę tutaj w szpitalu w Krośnie Odrzańskim. Dwie osoby i jest to też wielki sukces, myślę, tutaj organu założycielskiego, właścicieli szpitala, że jest komplet lekarzy. Jest to duży komfort pracy w takim zespole. Panie doktorze, jak powinien funkcjonować oddział? Czego pan potrzebuje, żeby on był dobry, bardzo dobry? Szpital, oddział wewnętrzny przeszedł kontrolę Narodowego Funduszu Zdrowia, a ten wymaga pewnego wyposażenia i to wyposażenie jest. Można powiedzieć, że ten oddział jest nawet bardzo dobrze wyposażony wraz z sprzętem, który wnoszę jak gdyby ze swojego wcześniejszego doświadczenia. To zakres usług tego oddziału jest nieco szerszy niż standardowy oddział wewnętrzny. To znaczy? To jest diagnostyka, cała diagnostyka endoskopowa, gastroskopia, kolonoskopia, bronchoskopia, czego oddziały wewnętrzne nie posiadają zwykle. Diagnostyka kardiologiczna poprzez holtery ciśnieniowe, holtery EKG, próbę wysiłkową, USG serca jest możliwe do wykonania. Posiadamy USG głowicę kardiologiczną. Oczywiście mówimy o diagnostyce rentgenologicznej. No, oczywistą sprawą jest, że jest aparat RTG, ale też mamy dostęp do tomografii komputerowej, USG. No wszelakiego typu i USG tarczycy, USG jamy brzusznej, USG jamy opłucnowej. Także zakres świadczonych usług no, w planie jest no, dość duży. Także pacjenci powiatu krośnieńskiego no, myślę, że będą zaopatrzeni na miejscu, a jedynie przypadki, które wykraczają poza nasze możliwości, dopiero będą planowo odsyłane gdzieś do jakiegoś ośrodka o większych możliwościach. Ale podstawową opiekę w dość dużym zakresie będzie zapewniona tutaj na miejscu. Panie doktorze, nocna i świąteczna opieka, jeżeli chodzi o powiat krośnieński, jest w Gubinie. Czy tutaj, jeżeli chodzi o oddział wewnętrzny, jest szansa, żebyście pomagali też w tym czasie, gdy... No to ja inaczej nie widzę współpracy. To jest naturalne uzupełnienie. Oddział przyjmuje już pacjentów wcześniej zbadanych przez lekarza tej nocnej pomocy. I jeżeli lekarz stwierdzi, że ten pacjent wymaga hospitalizacji, to jak najbardziej. To jest jakby 2 plus 2 jest 4, to tak samo tutaj nie widzę inaczej współpracy. Nocna opieka świąteczna w Gubinie to jest jedno. Współpraca z lekarzami rodzinnymi, którą planujemy spotkanie i wyjaśnienie sobie zasad współpracy, jak mają kierować i poznanie się wzajemne, bo nie znam tutaj lekarzy tego terenu, to jest druga rzecz. Także współpraca z lekarzami rodzinnymi też jak najbardziej jest na miejscu. Dziękuję bardzo.